Proszę przyjąć postawę zasadniczą. Ja podam komendę. Baczność, sztandar szkoły wyprowadzić. Do hymnu. Baczność, spoczyń. Proszę panią dyrektor o zabranie głosu. Witam bardzo serdecznie wszystkich państwa przed gmachem najstarszej szkoły średniej w Katowicach na uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej świętej pamięci Sławomira Skrzypka, prezesa Narodowego Banku Polskiego i absolwenta naszej szkoły. Oddaję teraz głos panu wiceprzewodniczącemu Rady Miasta, Piotrowi Pietraszowi. Witam wszystkich państwa. Witam przede wszystkim panią Dorotę Skrzypek, wdowę świętej pamięci Sławomira Skrzypka. Witam panią Annę Skrzypek, córkę Sławomira Skrzypka. Pozostałych gości powitam w środku, bo jak państwo pewnie wiecie, po prostu będzie się konferencja wspomnienia poświęcona postaci Sławomira Skrzypka. Teraz proszę o odsłonięcie tablicy panią Dorotę Skrzypek, pana prezydenta Katowic, pana Piotra Uszoka i przedstawiciela samorządu uczniowskiego naszej szkoły. Dziękuję bardzo. Teraz poproszę księdza prałata Stanisława Puchałę o poświęcenie tablicy. Sławomir Skrzypek, uczeń tego liceum, był też moim uczniem, więc z tym większym przejęciem chcę dokonać poświęcenia tej tablicy, która upamiętnia jego postać niezwykłą, postać mieszkańca Katowic, stąd się wywodzącego, tutaj zdobywającego swoje pierwsze wykształcenie, a także pomodlić się za spokój jego duszy, a także wspomnieć tych wszystkich, którzy razem z nim zginęli w katastrofie smoleńskiej. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Módlmy się. Panie Boże Wszechmogący, poświęcamy tę tablicę upamiętniającą prezesa Narodowego Banku Polskiego Sławomira Skrzypka. Chcemy przez tę tablicę przypomnieć jego zasługi. Niech przykład jego życia zachęci nas do lepszego oddawania czci Panu Bogu i bardziej sumiennego wypełniania naszych obowiązków względem Boga, Kościoła i Ojczyzny przez Chrystusa Pana naszego. Jest mi odpoczynek, racz mu dać, Panie, światłość, wiecznie niechaj mu świeci. Wieczny odpoczynek, racz wszystkim, którzy razem z nim zginęli, dać, Panie, a światłość, wiecznie niechaj im świeci.
niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Dziękujemy. Teraz poproszę o zabranie głosu fundatora tablicy, pana prezydenta Katowic, pana Piotra Uszoka. Szanowni Państwo, ważny to moment dla naszego miasta. Oczywiście fundujemy i odsłaniamy dzisiaj tablicę poświęconą świętej pamięci Sławomirowi Skrzypkowi. Człowiekowi, który był fantastycznym ambasadorem naszego miasta. Człowiekowi, który opuścił to miasto po to, żeby zdobywać wiedzę na wielu znamienitych uniwersytetach, o wypełnić ważne funkcje w kraju, czy to wiceprezydenta Warszawy, czy to człowieka, który pracował na rzecz Najwyższej Izby Kontroli i wreszcie objął stanowisko prezesa Narodowego Banku Polskiego. Ale co w jego działaniach było niezmiernie ważne? Przede wszystkim to, że zawsze pamiętał o naszym mieście. Pamiętał o tym, skąd pochodzi i był ambasadorem tego miejsca i tego miasta. Nie ukrywam, że dzisiaj z pewnym wzruszeniem stoję tutaj, ponieważ było mi dane poznać pana prezesa Skrzypka nie tylko jako osobę bardzo oficjalną, pełniącą ważne funkcje w mieście, ale przede wszystkim, chyba tak mogę powiedzieć, mojego przyjaciela, człowieka mi niezmiernie bliskiego. Wielki to żal i smutek, że tacy ludzie odchodzą. Ale pewne rzeczy są nieuniknione. Dzisiaj, fundując tą tablicę, wspominamy ich, ale przede wszystkim dajemy znak młodemu pokoleniu, uczniom tej szkoły, że ta szkoła miała tak znakomitego absolwenta, że taka osoba powinna być wzorem dla innych w zakresie postępowania, nie tylko w zakresie zawodowym, ale również moralnym. Bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy przyjęli zaproszenie, którzy są tutaj, bo to również wyraz identyfikacji się, utożsamiania z wartościami, które przedstawiał pan prezes Sławomir Skrzypek. Jeszcze raz bardzo dziękuję za obecność. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Teraz przystąpimy do składania kwiatów. No i proszę przedstawicieli rodziny Sławomira Skrzypka. Katowicki Klub Gazety Polskiej im. Sławomira Skrzypka. Szanowni Państwo, dalszą część uroczystości poprosimy do szkoły, natomiast jeszcze przed tym zakończymy tą część zewnętrzną graniem marszu 1. Brygady. Sojusz był piłsudczykiem, brał aktywny udział w marszach 1. Kadrowej. Było to jeszcze bardzo ryzykowne zajęcie i absolutnie nielegalne. Proszę orkiestrę o zagranie 1. Brygady.
gospodarz szkoły odprowadzi. Zapraszamy teraz wszystkich gości na drugą część uroczystości do auli szkolnej. Witam wszystkich Państwa na drugiej części uroczystości. To będzie się teraz konferencja poświęcona wspomnieniu pana Sławomira Skrzypka, prezesa Narodowego Banku Polskiego. W tej świetności panią Dorotę Skrzypek, wdowę po Sławomirze Skrzypku. Witam panią Annę Skrzypek, córkę pana Sławomira. Witam przedstawiciela prezydenta miasta, panią Krystynę Siejo, pierwszą wiceprezydentkę Policji. Chciałbym witać wszystkich również obecnych tutaj posłów Prawa i Sprawiedliwości na czele z przewodniczącym klubu parlamentarnego, panem posłem Mariuszem Błaszczakiem. Oraz wiceprzewodniczącym Śląskiej Rady Regionalnej Prawa i Sprawiedliwości, panem posłem Grzegorzem Tomiszowskim. Również radnych Katowic z Prawa i Sprawiedliwości, nie tylko. Witam pana Eugeniusza Kapiata, członka zarządu Narodowego Banku Polskiego. Witam również osoby trudnych środowisk, znajdują się z ławki w różnym okresie życia, więc witam KPL z panem byłym posłem Adamem na czele. Niezależnego Zrzeszenia Studentów Polityki Śląskiej w Gliwicach, również innych NZS-ów. Witam osoby z Porozumienia Centrum i osoby na sprawę sprawiedliwości. W ramach naszej konferencji kilka wystąpień. Jako pierwsza wspomnę szybka pana Grażyna Tkacz, dawna nauczycielka matematyki, której był kiedyś uczniem. Proszę tutaj jeszcze. Przepraszam bardzo, powitajmy naszych gospodarzy, pani dyrektor i uczniów Ósma Kolica. Bardzo słusznie. Skrupulatność. Na lekcjach matematycznych
rozbujany, krytyczny, poszukiwał nowych rozwiązań. Ale oprócz Sławomira, obrazu Sławomira Skrzypta, skoncentrowanego, uważnego, miłośnika nauk ścisłych, mam przed oczami również obraz sympatycznego, koleżeńskiego, lubianego chłopaka, który się świetnie odnajdywał w towarzystwie koleżanek i kolegów. Myślę, że te cechy jego charakteru, wiedza, którą wtedy już dysponował, oraz dalsza praca nad sobą pozwoliły mu osiągnąć tak wiele. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz poproszę o zabranie głosu pana Macieja Ratajczaka. Ratajczyka, pracownika Instytutu Pamięci Narodowej i kolegę Sławka z okresu działalności opozycji antykomunistycznej. Bardzo mi miło. Proszę Państwa, w zasadzie mówiąc o Sławku, którego pamiętam, nie będę mówił o panu prezesie Antywego Banku Polskiego, ponieważ będą osoby, które o nim opowiedzą. Natomiast chciałbym powiedzieć o 18-letnim młodym człowieku, który w tym budynku kończył swoją edukację w pierwszym okresie lat 80. podjął chyba najważniejszą decyzję. Podjął jedną z najważniejszych w życiu decyzji. Decyzję, która potem w pewnym sensie kształtowała całe jego życie. Myślę o decyzji, która wynikała z jego osobowości. W sytuacji najtrudniejszej, w sytuacji stanu wojennego, w sytuacji przekreślenia wszystkich marzeń dużej części Polaków, Sławek należał do tych ludzi, którzy nie poczuli się załamani, nie poczuli się zagubieni, nie podejmował decyzji o emigracji, tylko opowiedział się za niepodległością, co było charakterystyczne dla jego temperamentu i potem przez całe życie, że tak powiem, Państwo pamiętają być może takie zdjęcie z okresu wiceprezydentury, chyba w Warszawie, ono pojawiło się w Newsweeku, albo nie, to było zdjęcie, które się pojawiło tuż przed prezesurą NDK-owską. Próbowano Sławku napisać nie najlepiej i w Newsweeku było takie zdjęcie, jak Sławek schodził do kanału. Proszę Państwa, to był człowiek, który przechodząc warszawską ulicą, przechodząc obok głazu, traktował ten głaz z dużym nabożeństwem, mając świadomość tego, co symbolizuje. U Sławka ciągłość historyczna, ciągłość pokoleń, świadomość tego, co go otaczało, była bardzo silna. Był niepodległościowcem, był KPN-owcem, ta jego, że tak powiem, decyzja wówczas wcale nie należała do najłatwiejszych, dlatego że wielu mądrych ludzi wówczas uważało, sami, że decyzja, którą podejmujemy, może Polskę wiele kosztować. Pamiętam Jacka Kuronia, o czym też Sławek wspominał, który opowiadał, że Polska to taki mały króliczek, którego ten niedźwiedź pożre. Sławek nie miał wątpliwości, opowiedział się za niepodległym państwem. Potem następne osoby opowiedzą, jak dla tego niepodległego państwa pracował. Myślę, że gdyby nie podjął decyzji o opowiedzeniu się za niepodległą Polską, jako 18-letni młody człowiek, te słowa kieruję tutaj do młodzieży, która jest z tyłu. Będziecie przechodzić koło tablicy i ona ma wam przypominać jednej rzeczy. Nie jesteście zagubieni, nie jesteście skazani na decyzję. Młody Sławek Skrzypek wiedział, że historię będzie kształtował on. To nie masy, którą pisał. To jednostka. I Sławek jest tylko najlepszym przykładem. W murach tej szkoły, mając tyle lat, ile wy, może jeszcze nie miał pełnej świadomości, jak będzie wyglądała droga, ale już wiedział, którym podąży. I myślę, że ciężka praca i wielki upór
wiara w Boga i miłość do ojczyzny, to są cechy, których wyrazicielem przez całe swoje życie był Sławek Skrzydle. Będzie wam o tym przypominała ta tablica i właściwie odchodząc stąd chciałbym wam to dedykować. To znaczy Sławek Skrzydle ma wam przypominać o tym, jak wiele rzeczy możecie zrobić i dla siebie i dla was. Proszę teraz o zabranie głosu przewodniczącego Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, pana posła Mariusza Błaszczaka. Dziękuję bardzo. Dzień dobry państwu. Ja Sławka Skrzydła poznałem w roku 1991 w Porozumieniu Centrum. Ja wtedy byłem w forumowym Porozumienia Centrum. Sławek razem ze świętej pamięci również Przemkiem Gosiewskim organizowali pracę zarządu głównego Porozumienia Centrum. Obaj zginęli 10 kwietnia 2010 roku. Zginęli razem z prezydentem Rzeczypospolitej Świętej Pamięci profesorem Lechem Kaczyńskim, z którym obaj też przecież od lat byli związani. Sławek odznaczał się bezkompromisowością, był człowiekiem ideowym, był człowiekiem, dla którego lustracja, dekomunizacja w okresie zmian w Polsce były czymś niezwykle ważnym. Był człowiekiem, który bardzo dużo wymagał od siebie. Pamiętam rozmowy ze Sławkiem, ja byłem wówczas studentem, mówił: słuchaj stary, ty przede wszystkim dbaj o to, żeby skończyć studia, żeby zdobyć wykształcenie, bo to jest ważne. Wymagał od siebie, wymagał od innych. Dokształcał się, skończył również studia zagraniczne. Był człowiekiem, który niewątpliwie może stanowić wzór dla tych, którzy dziś wchodzą w dorosłe życie. Także chciałem podziękować szczególnie gorąco tym wszystkim, którzy przyczynili się do odsłonięcia tablicy tu na liceum, na budynku liceum, którego absolwentem był Sławek. Takich postaw potrzeba nam również dziś. Te postawy są niezbędne, chociażby dlatego, żeby budować Polskę jako kraj silny, wolny, kraj wolnych ludzi, jako kraj, który ma silną pozycję międzynarodową, jako kraj ludzi wykształconych, jako kraj ludzi, którzy domagają się prawdy, w tym prawdy o okolicznościach tragicznej śmierci, również Sławka i prezydenta Rzeczypospolitej i całej delegacji, która jechała przecież nie na wycieczkę, tylko w ściśle określonym celu, w celu oddania hołdu tym, którzy zostali pomordowani przez Sowietów w Katyniu. A więc to też jest niezwykle symboliczne, jeżeli chodzi o drogę życiową Sławka. Że ta droga została przerwana właśnie w takim momencie, w takiej chwili. Później ze Sławkiem współpracowałem w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, był wiceprezydentem Warszawy u boku profesora Lecha Kaczyńskiego. Ja byłem burmistrzem jednej z dzielnic warszawskich i też pamiętam, że Sławek był perfekcjonistą. Wymagał od siebie, ale wymagał również od swoich współpracowników. Kiedy cokolwiek się działo, no nie było przeprość. Świątek, piątek czy niedziela, należało sprawę rozwiązać. Jeszcze raz to podkreślam, wymagał od swoich współpracowników, ale wymagał także bardzo dużo od siebie. No i kariera, jeżeli chodzi o bankowość, najpierw PKO BP, potem Narodowy Bank Polski. Pewnie na temat działalności Sławka jako prezesa Narodowego Banku Polskiego jeszcze za chwilę usłyszymy. No niewątpliwie był człowiekiem wybitnym. Kiedy poproszono mnie w szkole, bo dziś kilkanaście czy kilkadziesiąt może, bo już pewnie czas płynie, kilkadziesiąt minut temu wpis, w księdze pamiątkowej napisałem o Sławku jako o wybitnym Polaku, bo tak właśnie Sławka oceniam. I jak mój przedmówca zwracał się do młodzieży, zwracam się również do was, uczniowie liceum, żebyście pamiętali o tym, że naprawdę warto być Polakiem,
tak jak to zostało powiedziane, trzeba zostać w Polsce, trzeba Polskę budować, trzeba wpływać na rozwój naszego kraju. To wymaga pewnych poświęceń, być może gdzie indziej byłoby łatwiej, ale nie jestem tego pewien. Jestem pewien tego, że warto być Polakiem, że warto być aktywnym w życiu społecznym, że warto angażować się w różnego rodzaju przedsięwzięcia społeczne, że warto być wiernym tej zasadzie, że wolność jest niezwykle ważna. I trzeba czasami, kiedy jest taka potrzeba, to trzeba wiele poświęcić dla tego, żeby być wolnym. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu pana profesora Tadeusza Gardnara, członka zarządu Narodowego Banku Polskiego. Dzień dobry państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Chciałem jeszcze raz podziękować w imieniu władz Narodowego Banku Polskiego, którego prezesem był świętej pamięci Sobomir Skrzypek, za tą inicjatywę, za tą tablicę. Wspaniały wyraz pamięci, szacunku i hołdu. Bardzo dziękuję wszystkim. Tak jak on, ja również jestem katowiczaninem. Jestem jedynym członkiem zarządu, który stąd pochodzi i tutaj mieszka, tylko czasowo, przebywając na czas kadencji w Warszawie. Bardzo dziękuję jeszcze raz naszym kochanym Katowicom, władzom, panu prezydentowi, pani prezydent, na ręce pani prezydent składam, no i radnym Piotrowi, który był tutaj inicjatorem tego wspaniałego wydarzenia. Szanowni państwo, współpracowałem z świętym pamięci Sławkiem od 2007 roku, od kiedy został powołany na tą zaszczytną funkcję. Najpierw jako doradca, a później w 2010 roku, dwa tygodnie przed katastrofą, zaprosił mnie do współpracy w zarządzie. I świętej pamięci pan prezydent Lech Kaczyński powołał mnie na jego wniosek, na wniosek Sławka, w skład zarządu 25 marca 2010 roku, a więc na dwa tygodnie przed katastrofą. A zatem od tego czasu staram się robić wszystko, co najlepsze dla Polski, tak jak on. Nie chcę powiedzieć, że naśladujemy, ale robimy to, co on robi. Proszę pamiętać, jego połowa kadencji, bo tylko tyle było mu dane służyć Polsce na tej funkcji. To był czas kryzysu, wybuch kryzysu ekonomicznego, 2008 rok. Wiele banków upadało w całej Europie, w Polsce. W Polsce żaden nie upadł. W Europie, w Stanach upadki banków były czymś codziennym. W Polsce żaden bank nie upadł. System finansowy, system bankowy był naprawdę bezpieczny. Było to zasługą prezesa Skrzypka oraz zarządu, których polityka pieniężna odpowiedzialnie prowadzona właśnie zabezpieczyła Polskę przed takimi turbulencjami. Wzrost gospodarczy w tamtym czasie średnio to było 4,6%, trzykrotnie więcej niż obecnie. Znakomite wyniki ekonomiczne. Prezes Skrzypek był naprawdę dobrym ekonomistą. Podejmował bardzo dobre decyzje. Wszystkie służyły Polsce. Dbał również o edukację. Jest tutaj młodzież. Szanowni państwo, był inicjatorem wielu projektów edukacyjnych. Od tego czasu Departament Edukacji i Wydawnictw naszego banku wspiera setki inicjatyw edukacyjnych. Wiedział, jak ważne jest kształcenie młodzieży, kształcenie ekonomiczne. I od jego czasu zaczęło się właśnie wspieranie różnych inicjatyw, typu Olimpiada Przedsiębiorczości, Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej. Naprawdę na tym polu ma swoje niezwykłe zasługi. Był uznawany w świecie. W 2009 roku dostał nagrodę miesięcznika Forbes dla najlepszego bankowca, prezesa Banku Centralnego Europy. A więc był doceniany również za granicą. Miał jeszcze jedną wielką pasję, którą sprawowanie tego urzędu prezesa banku bardzo mu ułatwiało. Kochał historię Polski i kochał monety. Był inicjatorem wielu wspaniałych emisji monet. Mam tutaj w prezentacji, myślałem, że pokażę młodzieży, ale to może innym razem,
monety, które, banknoty, które on osobiście projektował, ta moneta wspierał, pomagał znaleźć na nich najlepszy wyraz. Moneta poświęcona księdzu błogosławionemu, księdzu Popiełuszce, jest, zawiera jego rękę. On zdecydował o tej cyrkonii pięknej, czerwonej na srebrnej monecie i on wymyślił ten nominał, niezwykły nominał złotej monety, 37 złotych, bo 37 lat miał świętej pamięci ksiądz Popiełuszko, kiedy został zamordowany. A zatem wiele aktywności prezesa Skrzypka i bardzo dobre sprawowanie tej funkcji. Myślę, że polska polityka pieniężna, polski system ekonomiczny w tamtych czasach był naprawdę w dobrych rękach. Bardzo dziękuję i jeszcze raz gratuluję tej inicjatywy. Proszę o zabranie głosu panią Dorotę Skrzypek. Szanowni Państwo, droga młodzieży, to dla mnie dzisiaj wielki zaszczyt i wielkie wzruszenie stawać przed wami i odsłaniać tablicę pamięci mojego męża. Wielki zaszczyt i wielkie wzruszenie z dwóch powodów, najważniejszy. Pierwszy powód po Katowice, bo choć całe swoje dorosłe życie Sławek związał z Warszawą, to nigdy nie przestał być katowiczaninem, nigdy nie przestał być Ślązakiem, nigdy o tym nie zapominał i z dumą się do tego przyznawał. Cieszyły go każde sukcesy tego miasta i tego regionu. Czytaliśmy w domu gościa niedzielnego, a Sławek się cieszył, że to gazeta z Katowic. Podziwialiśmy sukcesy Wojciecha Kilara, a Sławek mówił, popatrz, związany z Katowicami. Profesor Religa, początki w Katowicach. Tych przykładów mogłabym mnożyć. Bolały go także sprawy trudne, związane z Katowicami. Na przykład nierozliczona do dziś niezałatwiona masakra górników kopalni Wujek. Notabene chciałam tylko dodać, że każdego 16 grudnia, także 16 grudnia 2009 roku Sławek stawał na baczność pod kopalnią Wujek, żeby oddać hołd tym pomordowanym, którzy zginęli za wolność ojczyzny, a Sławek doskonale wiedział, jaką wartość ma nasz wolny kraj. Dla niego słowo ojczyzna nie było pustym słowem, ale dla niego również słowo mała ojczyzna, w tym wypadku Śląsk, Katowice, to także były słowa pełne treści. Proszę wierzyć, nigdy nie zdarzyło się nam przejeżdżać, być w okolicy, żeby przez te Katowice nie zajechać. I wracał tutaj nie tylko dlatego, że miał tu swoją rodzinę, że miał grób mamy, ale również dlatego, że miał tutaj swoich znajomych, przyjaciół i z liceum, i z działalności opozycyjnej. I oni sami dzisiaj obecni na tej sali mogą potwierdzić, że naprawdę zawsze znajdował dla nich czas, że spotykał się z nimi czasami na dworcu kolejowym, jak nie było innej możliwości. Wystarczyło, że ktoś dzwonił do niego i przedstawiał się, że jest Katowic, to otwierało drogę do Sławka. Sławek. Sławek naprawdę kochał to miasto. Mówię to w sposób bardzo osobisty i bardzo, bardzo prawdziwy. Drugim powodem wzruszenia jest miejsce, na którym znalazła się ta tablica, czyli jego szkoła średnia. Właściwie mogłabym dziś powiedzieć najważniejsze miejsce, które Sławka stworzyło jako świadomego, dorosłego człowieka. To tutaj, poza sumienną, mam nadzieję, nauką, którą odbywał w Państwa liceum, był podwójnym olimpijczykiem z fizyki, więc mam nadzieję, że rzeczywiście była to sumienna nauka. Opowiadał mi również, że
pierwszej klasie liceum, w pierwszym tygodniu nauki, ogłoszono na języku polskim konkurs na znajomość pana Tadeusza. I on ten konkurs wygrał, zajął pierwsze miejsce. Twierdził, że dzięki temu miał przodę z polskiego aż do matury. Mam też w głowie bardzo dźwięczą jego wspomnienia związane nie tylko, proszę nauczycieli o wybaczenie, samą nauką. Sławek tutaj dojrzewał także jako patriota, jako Polak. Tutaj współtworzył młodzieżowy ruch oporu. Rozpoczął działalność w KPN-ie. Bardzo się w to wszystko angażował. Angażował do tego stopnia, że miesiąc po maturze został aresztowany i osadzony w więzieniu w 1982 roku. Wiem, że ta szkoła, że tę szkołę wspominam naprawdę cudownie. Jeszcze chciałam dodać, to w trakcie nauki w tej szkole chodził nie tylko na pielgrzymki do Częstochowy, ale także na marsze szlakiem pierwszej kadrowej Józefa Piłsudskiego. Bardzo intensywnie spędził te 4 lata. Jedna rzecz mu się tylko w tej szkole nie podobała. Patron. Dlatego... naprawdę szczęśliwy, kiedy w 90 roku to imię zostało odebrane. A potem w 95, kiedy wielki naukowiec, wielka nasza Polka została patronką waszej szkoły. Mówię to do państwa nauczycieli, do uczniów. Dziś chciałam państwu powiedzieć, że jestem głęboko przekonana, że to, jakim człowiekiem był Sławek, jak wyjątkowym człowiekiem był Sławek, zawdzięcza w wielkim stopniu temu, skąd pochodzi, skąd się wywodzi. Zawdzięcza to ziemi śląskiej i swojej szkole. Pozwolicie państwo, że posłużę się słowami samego Sławka, który kiedyś zapytany, co go w życiu motywuje, odpowiedział: to, że pracuje dla Polski. Wychowałem się w tradycyjnej śląskiej rodzinie, w której takie motywacje były ważne. Pradziadek czynnie brał udział w powstaniach śląskich. Dziadek, prawnik, posiadał wyjątkowo obszerny księgozbiór, który był inspiracją intelektualną dla całej rodziny. Przeszedłem twardą szkołę życia, ale na Śląsku było to normą. Dlatego dzisiaj, stojąc tutaj przed państwem, pozwalam sobie także w jego imieniu podziękować tej szkole, temu miastu, za to wszystko, co Sławek stąd zabrał, co sprawiło, że był tak wyjątkowym człowiekiem, prawdziwym patriotą, autentycznym państwowcem i cudownym mężem i tatą naszych dzieci. Bardzo dziękuję Katowicom, że pamiętają o nim tak, jak on pamiętał o Katowicach, do samego końca. Bardzo, bardzo dziękuję.
strony, która wiem, że młodzież coś przygotowała na czymś dalszym, także proszę bardzo. Zapraszam Państwa na krótką inscenizację, którą przygotowała młodzież naszego liceum pod kierunkiem pana doktora Damiana Norasa. Ja bym Państwa prosił o powstanie, nastąpi wyprowadzenie sztandaru. Kwiecistej murawy i rozproszone jak wędrowne nawy
gdzie niegdzie domki bieleją z poddasza. To Polska, Polska, to ojczyzna nasza. Do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony są jak odwieczne Chrystusa wyznanie. Bądź pochwalony, tęskno mi Panie. Dworek przy drodze na słupach wystawa, wrota otworem, na dziedzinie.